Cześć, witajcie w pierwszym odcinku naszego turnieju UEFA Euro 2012. Oczywiście zagramy z reprezentacją, która zdobyła największą ilość głosów, a będzie to reprezentacja Polski. Tak więc kontynuujmy sobie i zapiszmy się na wcześniej przygotowanym save'ie. Okej, a teraz przygotujmy sobie nasz skład wyjściowy na spotkanie z reprezentacją Grecji. W obronie przeprowadzimy tylko jedną zmianę. Prowadzimy Benisza, który wydaje mi się może zrobić nieco więcej akcji ofensywnych niż Wawrzyniak. W międzyczasie, skoro tak jesteśmy już tutaj, to pokładajmy sobie naszych piłkarzy. Było to w miarę ogarnięcie zrobione i można było łatwo korzystać z nich. Okej, Polański, Murawski chyba może tak zostać tylko. No dobra, niech na razie tak będzie. Zobaczymy, jak się ta para spisze. Na skrzydle Błaszczykowski, na drugim, przepraszam. Na drugim zagra sobie Maciej Rybus. A jako ofensywny pomocnik oczywiście Baraniak może być. I jako napastnik Lewandowski również. Tak więc skład mamy gotowy. I możemy sobie już przejść do naszego pierwszego. Nie dwa przyciski. Tylko klasyczne. Oczywiście stroje takie mogą zostać. Stadion Narodowy w Warszawie. I gramy. Fajnie sobie, Kubo, możemy teraz troszeczkę na arenie pograć. Czy uda się pokonać bramkarza? Tak, w końcu się udało. Okej, tak więc koncentracja już od początku spotkania. I uwaga, żeby nie stracić czasami bramki. Jeżeli się uda, to szybko zdobyć ją. To spotkanie zapowiada się ciekawie. Dwie równe drużyny bez faworyta. Arbiter dzisiejszego meczu często przeskakuje. Okej. No, uda się. Może teraz? No, ale Lewandowski, jak ty oddajesz te piłki. To tutaj może Perkis będzie szybszy. Bardzo dobrze Wojtek. Uratował nas teraz. No cóż, będziemy musieli się spodziewać takiej sytuacji, że my będziemy atakować, a Grecy tylko kontrować. No, ale po takim rywalu niczego innego się spodziewać nie mogliśmy. Nie udało im się wykorzystać rzutu rożnego i teraz rywal przy piłce. Okej, to Kuba, w miarę szybki jazd, to możemy spróbować akcji. Być może nas uda się nawet. No ale podanie już niestety zostało zablokowane. Fajnie było, gdyby ktoś się pokazał troszeczkę bardziej z przodu, nie tylko zawodnicy tutaj najbliżsi. No ale nic na to poradzić nie możemy. Ewentualnie zmienić formację, ale jak będziemy się bardziej wystawiać na kontrataki, no to nie wiem, jak to się skończy. No, wypadałoby teraz ten atak zatrzymać. W 15 minucie przegrywać to trochę głupia sprawa. No, na szczęście sama raz obok bramki. Trzeba było wykorzystać dokładne dogranie. Wasilewski, gwizdą kibice, nie lubią takiej gry. Dobra, to co, próbujemy skrzydłem? Może tym drugim, bo już pewnie to, że Kuba jest dobry, to już bardzo wcześnie wyczaili. No to lecisz, Benisz, ale nie aż tak daleko. Dobra, nie ma spalonego? No ale przyjęcie takie, że Grek mógł sobie spokojnie mu zabrać piłkę, więc nic groźnego z tego nie było. I lewy dojdzie? Nie dojdzie. W sumie to może być spory problem, żeby zdobyć bramkę. Bo Grecy naprawdę, no tak dużo piłkarzy w obronie. No to troszeczkę dziwne. Trzech zawodników ofensywnych, a reszta, no to niestety są głównie piłkarze defensywni typu obrońcy oraz środkowi pomocnicy. Defensywni oczywiście. No chyba, że teraz się Lewandowskiemu uda strzelić. I dobijka i mamy 1-0 w 30 minucie. Fajnie, że Robert Lewandowski zdobył tą bramkę, ponieważ może pokusimy się zdobyć koronę króla strzelców dla tego zawodnika. Nie byłoby chyba problemu, gdyby w rzeczywistości tak wyglądał ten mecz. No nie. No dobra, brawo sędzia. Oj, dobre rozrzucenie, nawet bardzo dobre. Okej, ale na szczęście udało się to wyjaśnić? Nie, tak udało się, okej. Jak my sadzimy. Dobra, Obraniak oddaj Lewandowskiemu i już wychodź. No wychodź na tą pozycję, człowieku.
Ojejujeju. Co za piłkarz, który jest strasznie chyba leniwy. Nie ma ani trochę ochoty pobiegać. Skutecznie dograł do kolegi. Celnie do partnera. Muszę powiedzieć, że strasznie mnie tym zmylili. Myślałem, że sama razem się driblował, on odbił piłkę szczęśliwie, no ale cóż. 38 minuta 1 do 1. Tak, pewnie uda się zdobyć jeszcze jedną bramkę. Tylko smutne jest to, że Wojtek nie będzie miał czystego kąta. No ale chyba jakoś to przeżyjemy. No, brawo Benisz. W sumie jednak chyba Wawrzyniak będzie mógł wejść w drugiej połowie, bo ten piłkarz nie spisuje się jakoś wybitnie. No dobra, chociażby teraz. Jak widzimy, Gresy tylko bardzo prostymi sposobami próbują nas przejść, no i niestety im to wychodzi. Okej, ale w drugiej połowie szykują się zmiany, więc chyba nie będzie już tak łatwo. Bo jak na razie cały czas przechodzą tą stroną Sebastiana Benisza, tak więc chyba coś to musi znaczyć. No okej, brawo Polański. Okej, zdążymy jeszcze rozegrać akcję, czy już sędzia nam skończy? Skończy niestety. Tak więc Ben już schodzi, a tak poza tym chyba jeszcze resztę zawodników możemy zostawić. No chyba, że ktoś jest jakoś zmęczony. Nie, tylko Ben już, okej. Tak więc nawet dobrze się składa. Okej, teraz my zaczynamy, tak? Nie, teraz nie my. No okej, trudno, ale atakujemy na lewą stronę. Czy to będzie lepiej, czy gorzej? Się przekonamy, która strona Stadionu Narodowego jest dla nas bardziej szczęśliwsza. Ojej, no, obraniakiem to się nie będę ścigał, bo to mija się całkowicie z celem. Dobrze, teraz obraniak. No niestety nie ma rzutu karnego. Może gdybym wypuścił sobie piłkę, to obrońca grecki byłby zmuszony do tego, aby nas faulować. No cóż, ale błędy gry trzeba wykorzystywać. No nie tutaj chciałem podawać. O, do Rybusa, dobrze. Ale Maciek dobrze podał? Ale bramkarz grecki świetnie się spisał i wybił piłkę na rzut rożny. Dobra, powiedzmy sobie, że tutaj zagramy. Perkis miał w miarę dobre główki, no ale teraz tego nie pokazał. No, prawie udało się odebrać piłkę na połowie Greków. Okej, super, udało się. Dobrze, Wawrzyniak się włączył. No, ale kto to tak podawał? Obraniak. Troszeczkę w nogi naszego rywala, no ale zresztą było naprawdę mało miejsca, więc nie ma się co dziwić. Okej, no chodź tutaj, Rybus. A idzie Wawrzyniak, idzie. Wrzucaj. Aj, prawie się udało Lewandowskim zdobyć bramkę. Drugą. Okej, tak więc jedziemy jeszcze raz. Tutaj. Drugi mecz z Rosją, wydaje mi się, może być troszeczkę prostszy, ponieważ tam Rosjanie również będą atakować, nie tylko się bronić tą siódemką czy ósemką piłkarzy. Lewandowski i mamy jeden, dwa do jednego, przepraszam. Wybaczcie, emocje. Tak, super, tak więc prosto prowadzimy. Bardzo ładny strzał Roberta, który daje nam prowadzenie. Okej, więc możemy sobie powoli zacząć przeprowadzać zmiany. Ale to za chwilę, żeby teraz jakoś tą akcję chociaż obronić. Bo my się tutaj tak cieszymy, a Grecy mogą rzeczywiście troszeczkę się zezłościć na nas i zdobyć szybką bramkę odpowiedź. Dobrze, brawo panowie. No tak, obraniak. Wojtek, mogłeś wyjść. Dobrze. Okej, tak więc przeprowadźmy sobie jakąś zmianę może. Kto jest zmęczony? Murawski, więc wprowadzimy sobie Darka Dudkę. I mam nadzieję, że to będzie dobra zmiana. Jest Darek, co prawda, da nam pewnie troszeczkę mniej w ofensywie. Chociaż Murawski w tym meczu i tak nie zaprezentował swoich walorów ofensywnych, więc jakiejś wielkiej straty nie będzie w ataku. Dobra, lecisz, Kuba.
Okej, okay, może uda się wypuścić Lewandowskiego? Nie, nie udało się. Fajnie było, gdybyśmy mieli jakiegoś bardzo szybkiego napastnika, no ale ani Lewandowski, ani ani Sobiech, ani Brożek niestety nie jest tak szybki, jak na przykład Ireneusz Jeleń, no którego niestety zabrakło na tym turnieju. Chociaż w sumie rzeczywistości się tego nie widziwię, ponieważ takie sytuacje, jakie marnował Jeleń, to szkoda było patrzeć na to. Okej, lecisz, lecisz, Piszczak. Brawo, Łukasz, ale nie wyjdziesz na aut, wyszedł niestety. Troszeczkę mnie ten Greg wypnął, no a przynajmniej przeprowadzimy sobie zmiany. No okej, okay. Fajnie, Gryzy też na szczęście popełniają błędy. Tak więc mamy swoje szanse również. Okej, okay, ale czemu nikogo w polu karnym nie ma? Obraniak. No idzie ktoś tam na dole. Dudka do Obraniaka, no niestety. Oj, prawie się udało. Niestety Lewandowski troszeczkę niecelnie podał. W zasadzie chyba Dudka prezentuje się nieco lepiej niż Murawski, ponieważ jest częściej przy piłce i te podania jego są w miarę dobre. A kto wyjdzie w następnym spotkaniu, się dopiero przekonamy. Zobaczymy, jakie oceny pomeczowe chłopaki dostaną. No dobra, już jest doliczony czas gry. No i nie mam komu oddać. Dobra, tutaj na szczęście przyszedł Rybus. Jest, tak więc mamy pierwsze 3 punkty za prezentacją Grecji. Udało się zwyciężyć, to bardzo ważne. Piłkarzem meczu oczywiście został Robert Lewandowski z notą 9,5. No te Murawski i Dudko otrzymali taką samą, tak więc zobaczymy później, jak to będzie dokładnie wyglądało przy analizie Rosjan, kogo lepiej będzie wystawić. Okej, ale teraz sobie kontynuujmy i zobaczmy, jakie będą wyniki pozostałych spotkań. Uwaga, Rosja, Czechy, Rosja wygrywa 2-0. Holandia, niezły wynik. Niemcy również. Hiszpania, Włochów tak dobrze, wysoko rozbiła. Współgospodarze turnieju również odnieśli zwycięstwo. I Grecy pokonali Czechów. Tak więc, no troszeczkę ta tabela teraz chyba będzie... No zobaczmy zresztą. Jeżeli uda nam się pokonać Rosjan, no to będziemy mieli pewne zwycięstwo, znaczy pewny awans. Ile zespołów wychodzi? 2, tak? Skoro 2 zespoły wychodzą, będziemy mieli 6 punktów, a Rosja i Grecja po 3, oni grają potem ze sobą. Tak więc jeżeli uda nam się zwyciężyć teraz z reprezentacją Rosji, to będziemy mieli awans do ćwierćfinału pewny. A zerknijmy sobie może teraz na statystyki piłkarzy. Fajnie, Robert prowadzi statystyki strzelców. W asystach Obraniak, a w czystych kątach to niestety Wojtka nie ma, a w żółtych i czerwonych kartkach w zasadzie się cieszę, że nikogo z naszych piłkarzy zaobserwować nie możemy. Okej, okay, Hummel został zawieszony, Barcagli też, Lewandowski najlepszy, Polska wygrywa i wszyscy marzą o pucharze. Okej, okay, tak więc żadnych ciekawszych newsów o żadnych kontuzjach na szczęście nie ma, a skład na następne spotkanie przygotujemy sobie następnym razem, a na dziś to będzie na tyle. Do usłyszenia, na razie, cześć.